Serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek poświęcimy higienie jamy ustnej. Każdy z Was przynajmniej raz dziennie używa tego produktu. Oczywiście wielu z nas używa go po każdym posiłku. Mowa o paście do zębów. Ale po co robić samemu pastę do zębów, skoro można kupić wśród tak szerokiego wyboru past gotowych w drogeriach? Otóż dlatego, iż w wielu z tych pastach znajdują się składniki, które nie każdy z nas chce używać. Dlatego warto przygotować swoją własną pastę, zwłaszcza, że nie jest to nic trudnego, a przy okazji zaznaczę, iż pasta ta będzie świetnie nadawała się dla ekologów, ale również dla wegetarianów, ponieważ nie będzie zawierała w sobie nic szkodliwego dla naszej natury, ale jednocześnie nie będzie zawierała żadnego odzwierzęcego składnika. Zapraszam Was do zapoznania się z recepturą naszej pasty do zębów i do dzieła. Do przygotowania naszej pasty do zębów potrzebujemy 3 łyżek, w naszym wypadku nierafinowanego oleju kokosowego. Łyżka nam się już nie przyda, ale zbierzemy z niej dokładnie cały olej. Do naszego oleju kokosowego dodajemy wcześniej już przeze mnie odmierzone 3 łyżki sody oczyszczonej. Żeby nadać smaku, użyjemy stewii. Da ona słodki posmak, jest lepsza od cukru, ponieważ jest dużo słodsza, a mniej kaloryczna. Dodamy również 3 łyżki roślinnej gliceryny. I nie pozostaje nam już nic innego, jak do smaku, w moim wypadku 15 kropli olejku miętowego. Pamiętajcie, żeby używać naturalnych olejków esencjonalnych, bądź używać olejku takiego kuchennego o smaku mięty. Nasze składniki dokładnie ze sobą mieszamy. Wychodzi gęsta, mocno miętowa pasta. Jak widzicie, konsystencja jest naprawdę gęsta, taka jak pasty do zębów kupowanej w drogerii. Gdy mamy już pewność, że składniki wszystkie są dobrze połączone, jeszcze chwileczkę może, chociaż myślę, że już jest ok. Przekładamy naszą pastę do jakiegoś pojemniczka. Najwygodniejsze w tym wypadku są różnego rodzaju słoiczki, ponieważ
łatwiej będzie tą pastę nam później z nich używać. Tu mam 50 ml słoiczek. Pasty wyszło mi trochę więcej, ale to nie szkodzi. Taka pasta naprawdę może spokojnie długo postać bez obawy, że coś się z nią stanie. Gotową pastę możemy trzymać nawet w łazience. Jak widzieliście, przygotowanie naszej pasty do zębów jest naprawdę banalnie proste. Pasta ta sprawdzi się, tak jak już mówiłem, zarówno dla wegetarian, jak i dla wszystkich osób, które dbają o naszą planetę, o nasze środowisko, ale sprawdzi się tak naprawdę nawet dla tych, którzy tego nie robią. Pasta ta jest o tyle fajna, iż olej kokosowy, jak i soda oczyszczona, której użyliśmy do jej przygotowania, działa antybakteryjnie. W przypadku stewii słodycz naszej pasty będzie zależna od tego, jak dużo jej dodacie. Ja dodałem mniej więcej 1,5 łyżeczki, ale Wy możecie dodać więcej, jeżeli lubicie bardziej słodką, bądź mniej, jeżeli lubicie mniej słodką. Oczywiście, jeżeli nie odpowiada Wam dodatek olejku miętowego jako dodatek smakowy, możecie zastąpić go na przykład używając 0,5 łyżeczki cynamonu. Pasta nie będzie wtedy co prawda biała, tylko lekko brązowawa, ale cynamon dodatkowo będzie działał antybakteryjnie i przy okazji zmieni smak naszej pasty. Mam nadzieję, że filmik podobał się Wam, dlatego zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału. Zapraszam Was również do tego, byście sięgali wstecz do poprzednich filmów. Oczywiście mam nadzieję, że będziecie oczekiwali również kolejnych filmów. Zapraszam Was również na naszego bloga i nasz Facebook. No i nie pozostaje mi nic innego, jak przetestować naszą pastę. Jest to bardzo proste. Wystarczy odrobinę takiej pasty nałożyć na szczoteczkę, tak jak zwykłej pasty. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.